Córka będzie oglądała tą relację, to powie mamo, na pierwszy raz. Proszę Państwa, przywitajmy gromkimi brawami prezydent Roman Trzaskowski! Witam Państwa, witam Pana Prezydenta Rafała Trzaskowskiego. A teraz chwila skupienia do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, wiemy, my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Nasz marzał Rosji, ziemi polskiej na Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej na Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Złem przejdzie warte, będzie Polakami, dał nam przykład. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu niezwykłym. Jesteśmy na Placu Konstytucji 3 Maja. Tutaj obok, na ławce, siedzi Stanisław Staszic. Tam niedaleko urodził się, a jego ojciec przez 10 lat był burmistrzem Biły. Takich śladów możemy szukać w naszym mieście wiele. Wiele jest też śladów współpracy Piły i Warszawy. Po wojnie to cegła pochodząca z Piły budowała Warszawę w dużej mierze. Takich śladów możemy również szukać, jeżeli chodzi o tożsamość naszych miast. Bo to ludzie z różnych stron przyjeżdżający, z różnymi poglądami, z różnych kręgów kulturowych się wynoszący, przychodzili tutaj i budowali coś nowego, wspólnotę. Wspólnotę, która nie tylko cegła po cegle budowała nasze miasto, ale budowała również tą nową tożsamość. To wszystko zaczęło się psuć kilka lat temu. Zamiast czasu budowania mamy czas destrukcji. Mamy czas destrukcji nie tylko politycznej, społecznej, gospodarczej, ale również tej, która dotyka nasze rodziny. Dzisiaj potrzebujemy natychmiast, zaraz, nowego prezydenta, który zmieni to wszystko, który spowoduje, że połączymy się w jedną wielką wspólnotę również w naszych rodzinach. Mamy takiego człowieka dzisiaj wśród siebie. Prezydent Warszawy jeszcze. Za chwilę przyszły prezydent Polski, Rafał Trzaskowski. Witamy! Dzień dobry Państwu! Jak na Was patrzę, to jestem przekonany, że wygramy te wybory, słuchajcie. Słuchajcie, jest bardzo blisko, łeb w łeb.
I to znaczy, że musimy się naprawdę zmobilizować na tej ostatniej prostej. Musimy przekonywać wszystkich, przyjaciół, sąsiadów, wszystkich nieprzekonanych. I w momencie, kiedy pójdziemy razem na wybory już za 10 dni, to zwyciężymy! Drodzy Państwo! Chciałem podziękować bardzo panu prezydentowi za zaproszenie. I to jest prawdziwy zaszczyt. Słuchajcie, że gdziekolwiek jestem, to stoi koło mnie gospodarz, autorytet lokalny i wspiera, słuchajcie, bo nie byłoby tych ostatnich 30 lat, nie byłoby sukcesu Polski, gdyby nie nasi samorządowcy. Dziękuję ci bardzo. Dziękujemy. Słuchajcie, jest bardzo blisko. I to, co najważniejsze, to, że olbrzymia większość Polek i Polaków, 57%, opowiedziała się za zmianą. I mamy szansę na tę prawdziwą zmianę. Chcemy zmiany. Ja dokładnie pamiętam, słuchajcie, że 2 miesiące temu wszyscy przede wszystkim martwiliśmy się o dzień jutrzejszy, o zdrowie, martwiliśmy się o bezpieczeństwo. Dzisiaj dalej się martwimy o zdrowie i bezpieczeństwo, ale wstąpiła w nas energia. Jesteśmy naprawdę zmobilizowani do tego, żeby wygrać te wybory. I to, co najważniejsze, słuchajcie, to to, że jak kiedyś było 27-1, to teraz jest 10-1, bo było aż 10 kandydatów opozycyjnych. I dzisiaj, jak wszyscy razem zbierzemy te siły razem, to absolutnie wygramy! Zwyciężymy! Drodzy Państwo, ja dosłownie przed chwilą rozmawiałem z Szymonem Hołownią. Za mną, nie wiem, czy widzieliście, był baner waszego miasta. Waszego dumnego miasta. I chcę wam powiedzieć jedno, że ta rozmowa była ważna, dlatego że normalnie potrzebujemy rozmowy, takiej otwartej rozmowy o przyszłości. I ona też jest zwiastunem czegoś nowego, a mianowicie tego, że można na spokojnie rozmawiać o programie. Że można najpierw współzawodniczyć, ale można mobilizować ludzi i można rozmawiać o dobrych rozwiązaniach. A przede wszystkim można rozmawiać o przyszłości, a nie tak jak pisowski prezydent ciągle wspominać o tym, co było. Ciągle zajmować się tematami zastępczymi. Ciągle patrzeć wstecz, a dzisiaj trzeba myśleć o dniu jutrzejszym. I dzisiaj właśnie z Szymonem Hołownią daliśmy przykład, że można patrzeć w przyszłość. Dziękuję bardzo, panie Szymonie. Bo dzisiaj, słuchajcie, wszyscy mamy dosyć już tych sporów, które zostały dawno rozstrzygnięte. Nie wiem, czy słyszeliście ostatnio pana premiera, jak pan premier mówił o tym, co było 13 lat temu. Bo ciągle nostalgicznie wspomina czasy, kiedy współpracował z Donaldem Tuskiem. Pewnie mu się tkli odrobinę. Ciągle wspomina czasy, kiedy był bankierem. Kiedy żyło mu się spokojnie i ciągle wraca do tego nostalgicznie. Ja to jestem w stanie zrozumieć, tylko słuchajcie. Dzisiaj moja córka ma lat 15. 13 lat temu miała 2 lata. I dla mnie to cała wieczność. Co prawda, ponieważ jest niepokorna, to trochę łatwiej się z nią rozmawiała, jak miała 2-3 lata. Bo teraz zadaje trudne pytania. Ale tak naprawdę te trudne pytania można skierować właśnie do pana prezydenta. Dlatego, że pyta mnie: tato, dlaczego ja się muszę uczyć znowu niepotrzebnych rzeczy? Pyta mnie, dlaczego bez przerwy szczują na innych? Dlaczego próbują nas dzielić? Skąd tyle nienawiści? I to są właśnie pytania, na które pan prezydent z PiS-u powinien odpowiedzieć. I dzisiaj powinniśmy patrzeć w przyszłość. Lena i Mac, 9 lat, wygraj dla nas! Dziękuję wam bardzo! Dokładnie o tym, a mianowicie o tym, co zrobimy w przyszłości, co zrobimy
w tych najbliższych dniach, w tych najbliższych latach. Powinniśmy rozmawiać o przyszłości, a nie rozmawiać o tym, co już dawno było. I zasługujemy na taką debatę. Panie prezydencie, zwracam się do pana prezydenta jedynie słusznej opcji politycznej. Panie prezydencie, niech się pan nie boi. Zróbmy debatę, w której będzie można rozmawiać o przyszłości, w której będzie można panu zadawać pytania. Dosyć już tych ustawek w TVP Info. Bardzo pana. Nie ma się co bać. Dlatego, że dzisiaj, słuchajcie, potrzebny jest w Polsce przede wszystkim prezydent odważny. Bo sporo będzie poważnych decyzji do podjęcia. I panie prezydencie, nie ma się co bać, nie ma się co bać pana prezesa, nie ma się co bać swojej własnej partii. Już tych 5 lat wystarczy. Niech pan spojrzy w przyszłość. Porozmawiajmy o tym, co można naprawdę razem zrobić. I może nastanie taki czas, kiedy prezydent Rzeczpospolitej będzie szanował swój podpis, bo składa ten podpis w waszym imieniu i taki czas, w którym prezydent nie będzie musiał podpisywać niczego w nocy, bo w nocy słabo widać. I odwaga, drodzy państwo, jest dzisiaj bardzo potrzebna, dlatego że idą trudne czasy i niestety słyszymy, że rząd sobie nie radzi, że mamy wielką dziurę Morawieckiego. Panie prezydencie, panie premierze, może warto tym się zająć, a nie wspominki sobie robić z tego, co było. Dziurę w budżecie. I dzisiaj słyszymy zapowiedź, że być może będą nowe podatki. Takie pytania trzeba, panie prezydencie, zadawać. Proszę się nie bać, proszę zadać te pytania swoim koleżankom i kolegom partyjnym. Czy znowu będą nam szykowali nowe podatki, nowe obciążenia? Bo na pewno rząd coś ukrywa i tę prawdę trzeba odkryć. Bo dlaczego im się tak spieszyło, żeby organizować tak szybko wybory? Dlatego, że trudne decyzje przed nimi. I dlatego potrzebujemy odważnego, niezależnego prezydenta, który jasno będzie zadawał trudne pytania. I który, dokładnie tak jak ja zapowiadam, jeżeli pojawią się pomysły na nowe podatki, postawi weto podatkowe. Jeżeli tutaj odpowiadam Szymonowi Hołowni, jeżeli pojawią się złe pomysły, które będą dalej niszczyć nasze środowisko naturalne, które nie będą chciały walczyć z katastrofą klimatyczną, to prezydent postawi weto. Jeżeli znowu rządzący będą chcieli łamać demokrację, jeżeli będą chcieli przygotowywać prawodawstwo w ogóle, bez oceny żadnych skutków, ma pan rację, panie Szymonie, wtedy postawię jasne weto. Chcieli niszczyć samorząd, a przecież to dzięki samorządowi nasze miasta się tak zmieniają. Dzięki samorządowi odnieśliśmy taki wielki sukces i dzięki waszej ciężkiej pracy. I dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, że nie damy sobie zabrać dumy z naszej ciężkiej pracy. I wtedy, słuchajcie, mówimy jasne i gromkie: mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Drodzy państwo, do tego jest potrzebny silny i niezależny prezydent. W momencie, kiedy są złe rozwiązania, w momencie, kiedy pojawiają się nowe obciążenia dla obywateli, prezydent musi zadbać o to, żeby najpierw odbyła się debata, a żeby później, jeżeli te złe rozwiązania rząd chce forsować, to żeby je zablokować. Ale prezydent musi być też gotowy do współpracy, jeżeli jest odważny. Musi proponować rozwiązania. Na przykład, tak jak dziś, ja zaproponowałem kwotę wolną od podatku, ustawę więcej na rękę, tak żeby ludzie, którzy zarabiają do 30 tysięcy złotych rocznie, żeby nie płacili podatków, bo dzisiaj ten system podatkowy nie jest sprawiedliwy. I tu trzeba odwagi. Pan prezydent Andrzej Duda obiecywał kwotę wolną od podatku, obiecywał, że pomoże frankowiczom, obiecywał emerytury bez podatku, tylko niestety nie miał odwagi tego przeforsować. Albo jego koleżanki i koledzy partyjni nie traktowali go poważnie.
I dlatego dzisiaj potrzebny jest właśnie odważny prezydent. Prezydent, który się nie boi, który będzie pobudzał rząd do działania, który będzie sprzyjał wszystkim rozwiązaniom, które pomagają obywatelom, a który po prostu powie gromkie nie tam, gdzie rządzący szykują złe rozwiązania. Nie prezydent jednej partii, który podpisuje absolutnie wszystko, być może nawet nie czytając, bo takie czasami mam wrażenie, tylko prezydent, który będzie podejmował racjonalne decyzje. Takiego prezydenta, silnego, niezależnego prezydenta dzisiaj Polska potrzebuje. Jest coś takiego jak Rada Dialogu Społecznego, tylko że pan prezydent jednej opcji politycznej, pan prezydent PiS-u zapomniał o tym, co to jest dialog. Bo niestety problem polega na tym, że nawet pan prezes czasami nie ma czasu, żeby się zatrzymać, bo gdzieś goni i żegna go rozczarowany wzrok pana prezydenta. Nie ma czasu na dialog, tylko że tu nie chodzi o dialog z prezesem, tu nie chodzi o dialog z koleżankami i kolegami partyjnymi z PiS-u. Tu chodzi o prawdziwy dialog z obywatelami, z przedsiębiorcami, ze związkami zawodowymi, z samorządowcami. Zobaczcie, jak to ostatnio wyglądało. Same trudne decyzje i zero rozmowy. My współpracowaliśmy z waszym panem prezydentem, z rządzącymi przez pierwsze tygodnie i miesiące epidemii. Nie powiedzieliśmy ani słowa. Tylko że decyzja o tym, żebyśmy zostali w domu, słuszna decyzja, nie jest specjalnie trudna do wcielenia w życie. Natomiast w momencie, kiedy przyszło do podejmowania trudnych decyzji, czy otwierać żłobki, czy otwierać przedszkola, czy otwierać obiekty sportowe, to nikt z nami nie chciał porozmawiać. Cała odpowiedzialność była spychana na nas. A przecież chodzi właśnie o dialog, o rozmowę, o tych trudnych rozwiązaniach. I dzisiaj właśnie dlatego potrzeba silnego prezydenta, który taki dialog na rządzących wymusi. Po to, żeby o ważnych rzeczach rozmawiać przed podjęciem decyzji, a nie po podjęciu decyzji. I właśnie dlatego mówimy jasno, że niemego prezydenta mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Ale dzisiaj, słuchajcie, trzeba przede wszystkim patrzeć w przyszłość. Dzisiaj trzeba walczyć o miejsca pracy. Dzisiaj trzeba walczyć z katastrofą klimatyczną. Dzisiaj jasno sobie trzeba powiedzieć o tym, że nie możemy się odwracać od Europy plecami, od wszystkich wyzwań, które przed nami stoją. A co dzisiaj rządzący robią? Ja sam, słuchajcie, rozmawiałem z panem premierem na dwóch telekonferencjach. I wtedy się pytałem, przepraszam, przecież są olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej, żeby walczyć ze skutkami epidemii, żeby tworzyć nowe miejsca pracy. Pan premier mówił, nie ma żadnych pieniędzy. Nie ma żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej. Po czym dosłownie parę tygodni później powiedział, wielkie zwycięstwo, są pieniądze z Unii Europejskiej. Przecież to wygląda jak jakiś żart. Na razie mamy faktycznie dobrą propozycję Unii Europejskiej, tylko teraz trzeba ją wynegocjować. I wierzcie mi, drodzy państwo, tego się nie robi za pomocą pisania listów. Trzeba się zabrać do negocjacji. I ja to gwarantuję, że akurat z tym rządzącym pomogę i będę negocjował duże pieniądze z Unii Europejskiej. Panie prezydencie, zwracam się do dwóch pisowskich kolegów. Przypomnijcie sobie te czasy, bo wracacie do przeszłości przez cały czas. Tak, panie prezydencie Andrzeju Dudo, przypomnijmy sobie te czasy. Pan był w Unii Wolności, okej, ja rozumiem, bardzo dobrze, warto o tym porozmawiać, jak wracamy do przeszłości. Pan premier współpracował z premierem Tuskiem, rozumiem tę nostalgię. Przypomnijcie sobie, że to właśnie za tamtych czasów wynegocjowane były największe pieniądze z Unii Europejskiej. Więc zróbcie dokładnie to samo, bo dzisiaj, jeżeli mówimy o zmianie, to musimy mówić o tym, że dzisiaj zmiana oznacza odwrócenie się przodem do Unii Europejskiej. Dzisiaj zmiana oznacza, że nie pozwolimy na to, żeby nas dzielić, żeby przez cały czas mówić o tym, że są równi i równiejsi, żeby mówić przez cały czas o tym, że są lepsi i gorsi.
Tego też mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Ale słuchajcie, do tego jest potrzeba jednej rzeczy. Odwagi. Rozmawiania o prawdziwych problemach. Do tego potrzeba jest spojrzenia w przyszłość. I do tego, słuchajcie, właśnie trzeba wygrać wybory. Bo w Polsce jest więcej ludzi dobrej woli. I dzisiaj na tej ostatniej prostej trzeba się jeszcze bardziej zmobilizować. Trzeba namawiać absolutnie wszystkich, żeby wzięli udział w tych wyborach. Dla Leny i dla Maxa, dla naszych wszystkich dzieci i wnuków, dlatego że oni wszyscy chcą żyć w Polsce, która jest uśmiechnięta, otwarta, tolerancyjna i która nie godzi się na nienawiść i nie godzi się na to, żeby nas przez cały czas napuszczać na siebie. Na to nie ma zgody i właśnie dlatego musimy zwyciężyć! Drodzy Państwo, nie można się przestraszyć tak jak prezydent Andrzej Duda, który się bez przerwy wszystkiego boi. Oni tak w PiS-ie często mają. Nie można się przestraszyć ani złej pogody, ani deszczu, ani nie można się przestraszyć tego pochykiwania, ani tego, że oni bez przerwy wymyślają jakieś nie wiadomo jakie historie. Tylko dzisiaj wszyscy musimy po prostu iść na wybory za 10 dni, i wtedy jestem przekonany, że zwyciężymy! 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 Wracając na koniec do rozmowy z Szymonem Hołownią, chcę jedno powiedzieć. Tak, jest nas więcej. Kandydatów opozycyjnych było więcej. Głosów oddanych na zmianę było znacznie, znacznie więcej. I dlatego chcę wam jasno powiedzieć. Stworzymy program. Wspólny, który jest moim programem, naszym wspólnym programem, ale który odpowiada pozytywnie na to, czego pragną wszyscy wyborcy kandydatów opozycyjnych. Tak, będzie silna i niezależna kancelaria prezydenta, w której zmieszczą się eksperci, w których zmieszczą się ludzie różnych poglądów. Tak, będziemy walczyć o przedsiębiorców, będziemy walczyć z opresyjnym państwem, będziemy blokować dodatkowe podatki. Tak, będziemy walczyli z wykluczeniem. Będziemy stawać w obronie wszystkich słabszych. Tak, opracujemy ambitny plan dla polskiej wsi. I wtedy zwyciężymy! 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 I właśnie wchodzimy na tę ostatnią prostą. I właśnie wtedy, wchodząc na ostatnią prostą, musimy się ten ostatni raz zmobilizować. I przypomnieć sobie jedno, ile nam się udało przez te ostatnie tygodnie. I w związku z tym, że tak wiele nam się udało przez te ostatnie tygodnie, pomyślcie, ile nam się jeszcze uda przez kolejne 5 lat! Thank you.
Thank you.
Sam czy Zalą? Sam jest.